Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów. Dziś Państwa i moim gościem jest wójt gminy Skrzyszów, pan Marcin Kiwior, z którym widzieliśmy się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, ale jest jeden temat, dla którego spotykamy się tak szybko ponownie. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, witam pana, witam Państwa. Panie wójcie, no sukces. Gdyby nie było sukcesu, była porażka, to bym o wójcie zapomniał i nie zapraszał do Kafe Tarnów, ale jest, mamy sukces, potężna pomoc ze strony ludzi z dobrymi sercami. Kolejny charytatywny koncert w gminie Skrzyszów zakończy się dużym sukcesem. Zdecydowanie tak. No to pokazuje, bo sami nie wiedzieliśmy, jak to będzie. To pokazuje, że jeżeli coś się zorganizuje, coś się zrobi, ludzie są chętni do pomocy. Bo często widzimy aukcje, czy to na internecie, mediach społecznościowych, pomocy takiej, jakiej. No różnie to bywa. Natomiast u nas już od wielu, wielu lat, to jest dokładnie 11 koncert, utarło się to, żeby zorganizować takie jakieś wydarzenie artystyczne, muzyczne i w ramach tego solidaryzować i pomagać w tym roku aż 6 dzieciaków. I prawie 75 tysięcy złotych zostało nie przekazane, czyli ponad 12, prawie 12,5 tysiąca na jedno dziecko. To jest spory zastrzyk, między innymi pionizator, rehabilitacja i inne rzeczy. Będzie bardzo dużo można pomóc tym dzieciakom i o to właśnie chodziło. No jestem ogromnie wdzięczny wszystkim, począwszy od każdego, kto był na tym koncercie, bo przyczynił się do tego naszego wspólnego sukcesu. Zaznaczam wspólnego, bo to jest właśnie dobro wielu ludzi złączone i daje takie wspaniałe efekty. Sponsorów, bez nich byśmy nie byli w stanie tego zrealizować. I wszystkich organizatorów, bo począwszy od oficjalnych organizatorów, czyli stowarzyszenia, jego Centrum Kultury, Bibliotek, Szkoły i wielu instytucji, Straż Pożarna, Koła Gospodyń Wiejskich. No naprawdę tutaj setki ludzi przy organizacji tego koncertu pracowały, bo trzeba pamiętać, że to jest owszem ciekawe wydarzenie artystyczne, pomoc, ale musimy też wiele rzeczy zagwarantować, w tym bezpieczeństwo. I naprawdę nad całością no, trzeba było czuwać, opanować to. Była przerwa wieloletnia, też nie wiedzieliśmy, no jednak to jest tak, jak się nie trenuje chwilę, to później no, trzeba troszeczkę nadrabiać. Udało się. Jesteśmy tym tak pozytywnie zbudowani, naładowani. No już też pojawiają się głosy, kto za rok. Myślę, że znów zapytamy w internecie. Będą propozycje, będziemy rozmawiać z artystami, bo w tym roku okazało się, że skoro padł wybór Cleo, bo to była też propozycja no, mieszkańców, zwłaszcza młodego pokolenia, później rozmawialiśmy ze sponsorami i ta decyzja ostatecznie się kształtowała właśnie na Cleo. I umowę podpisywaliśmy na jesieni. I no, nie mieliśmy w zasadzie możliwości wyboru innego terminu, bo artyści mają już swój kalendarz zaklepany i nie ma. Albo bierzemy tą datę, albo żadną inną. Więc my tą procedurę będziemy chcieli już teraz zima, wiosna uruchomić, żeby wybrać i móc mieć możliwość wyboru tego terminu, tak żeby go dostosować, bo musimy go dostosować przede wszystkim do ferii. Bo my mamy tylko dwa terminy, bo to jest hala sportowa szkoła, żeby nie wykluczać żadnego dnia pracy szkoły. Jest to możliwość albo, tak jak teraz było, tydzień, po którym rozpoczynają się ferie, albo kolejny w środku ferii. Później już nie, bo szkoła szybko trzeba przywrócić do normalnego funkcjonowania. No, szkoda każdego dnia utraty edukacji dla dzieciaków i młodzieży, zwłaszcza jeszcze prawda, zaległości popandemiczne, które cały czas się nadrabiają. Myślę, że wszędzie. I no, musimy to po prostu w ten sposób zsynchronizować, więc myślę, że już niebawem rozpoczniemy procedurę, rozmowy z wszystkimi, głosowania. No i za rok miejmy nadzieję, że żadnych niespodziewanych wydarzeń nie będzie, będzie można wrócić do tego, bo naprawdę zgromadziły się tłumy. Bilety zostały wyprzedane wcześniej, owszem, pewną pulę musieliśmy zostawić przed i tam jeszcze z tych puli przed kilka zostało, ale to co wcześniej poszło i super. I licytacja też fantastycznie, także to naprawdę jestem wszystkim ogromnie wdzięczny. No i super, i działamy dalej, pomagamy i tak jak mówiliśmy na początku, jak coś się zrobi, włoży się mnóstwo trudu, to jest to przez społeczeństwo, przez ludzi doceniane i angażują się w to, chcą w tym uczestniczyć i to jest naprawdę takie mega, mega pozytywne. Ta pomoc jest wydatna z tego koncertu dla poszczególnych mieszkańców, którzy zostali objęci z tym wsparciem, no bo dla widzów, którzy nie wiedzą, taki pionizator kosztuje od 5 tysięcy złotych w górę. Koszt rehabilitacji jednej godzinnej blisko wizyty to jest około 200-300 zł, a tych godzin w tygodniu pasuje mieć jak najwięcej. Tak naprawdę to są potężne koszty. No dzięki Wam. Te koszty są dla rodziców mniejsze.
Zdecydowanie tak. Co więcej, osób chętnych do pomocy było więcej. No myśmy to, bo im ta liczba osób jest większa, to ta pomoc była mniejsza, więc za rok już mamy też chętnych, ale będziemy jeszcze też kolejne osoby dobierać. Co pokazuje, że ta przerwa jednak zrobiła taki wyłom, bo powiedzmy jakoś dało się to układać, więc teraz no, za wszelką cenę będziemy dążyć do tego, żeby to ciągłość utrzymywać. I tak jak pan redaktor powiedział, bo my, ja na początku każdego koncertu dokładne rozliczenie pokazuję, bo dzięki też współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej każda osoba przedstawia rachunki. To nie jest tak, że te pieniądze dostają i my nie wiemy, co się z tym dzieje. Nie, wiemy, bo mamy na wszystko pokrycie w rachunkach. I no, często zdarza się tak, że w tamtym, ten wcześniejszy koncert były tam również kwoty po ponad 10 tysięcy złotych, prawie 11 chyba z tego, co pamiętam. I tam jest też to wszystko rozliczone, ale te wydatki tych rodziców, które pokazywali, były ileś tysięcy wyższe. To jest tylko to, co pokazywali, a to, co jeszcze nie musieli, bo to było tylko potrzebne do rozpatrzenia. Ostatnio rząd rozdzielił kasę na drogi w RYK w powiecie tarnowskim. Szukałem gminy Skrzyszów na wykazie, nie znalazłem. Jest, tak? To właśnie, jaką drogę będziecie robić? 1 200 000 dostaliśmy, także to jest ogromne wsparcie, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Jest to w miejscowości Ładna. Poszerzenie drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem tej drogi do cmentarza. Tam rozpoczęliśmy swego czasu pierwszy etap wraz z centrum. No i teraz, no wtedy brakło pieniędzy i dzięki właśnie rządowemu wsparciu tą inwestycję będzie można zrealizować. Zobaczymy, bo to jest poziom 60% dofinansowania, to jest bardzo dużo, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Zobaczymy, ile wyjdzie to po przetargu. Na pewno to zadanie w tym roku chcemy realizować. My będziemy też prosić, ubiegać się o kolejne środki w kolejnych latach. Bardzo ważna inwestycja, bo skomunikuje centrum wsi, miejscowości Ładna, właśnie z cmentarzem, bo to jest też uczęszczane i chcemy dojść do osiedla i tam dalej osiedle też robić, więc co roku, między innymi właśnie z tego rządowego funduszu rozwoju dróg korzystamy i naprawdę to są pieniądze, które bardzo dobrze są wydatkowane, pracują na inwestycje, czyli i bo akurat tak jest, że lokalni przedsiębiorcy wygrywają, czyli te pieniądze pracują w regionie, ludzie mają pracę i ten pieniądz no, idzie też na inwestycje, gdzie no, sprzyja rozwojowi. Skoro droga do cmentarza, to zdążycie przed 1 listopada? Właśnie taki jest plan, żeby w okolicy października zakończyć. Też nie chcielibyśmy, no oczywiście tak by było idealnie, natomiast też nie chcieli, będziemy jeszcze tutaj rozpoznawać, rozmawiać z wykonawcami, jak ten, ile taki realny czas jest, jak to teraz u nich wygląda z portfelem zamówień, bo czas to też pieniądz, więc jeżeli my go za bardzo skrócimy, to może wygenerować większą kwotę pieniędzy, a tu byśmy akurat nie chcieli. No, będziemy z jednym jeszcze rozmawiać, będziemy rozmawiać z przedsiębiorcami, będziemy starali się, no myślę, że to jest kwestia kilku tygodni, ogłosimy ten przetarg i ale mówię, po wcześniejszych tych uzgodnieniach, bo ta informacja jest świeża, która się pojawiła, więc super. Pracujecie. Panie wójcie, jak przebiega, skoro jesteśmy w Ładnej, jak przebiega remont tamtejszej szkoły? Ruszyliśmy, no niestety zima i te przymocki do szkoły. Ruszyliście i stanęliście. Dokładnie tak. No niestety wcześniejszy okres troszeczkę nas rozochoczył, rozpieścił, bo te pogody były lepsze. No teraz zima trochę pokazała, trochę, bo to nie jest jakaś tutaj zima sprzed 20 czy 40 lat, gdzie mamy pół metra śniegu i 30 stopni mrozu. Pewne prace ruszyły, takie dostosowanie, no wiadomo, najpierw trzeba porobić wszystkie media, lokalizację, wodę, kanalizację, poprzekładać pewne elementy, zaczęły się te prace ziemne. No, tak naprawdę w tym momencie, jeżeli już pogoda pozwoli, no to jest kwestia miesiąca, jak już staną fundamenty, to błyskawicznie pójdzie do góry i no, będzie coś widać, bo najgorsze są te prace ziemne, których tak no, naprawdę nie widać, a są ogromnie istotne, no bo to są raz, że fundamenty, dwa, wszystkie media, które trzeba odpowiednio poustawiać, więc tam ruszyło to wszystko i no, czekamy, tak, i czekamy teraz na no, lepsze warunki atmosferyczne. No na przykład w Szynwałdzie to już te prace są za sobą, za nami, więc trwają prace w środku i tak samo będzie tutaj na Ładnej. Jeżeli my zrobimy w tym roku, przykryjemy, no to przez zimę będzie można pracować, wykańczać, tak żeby od kolejnego roku szkolnego rozpocząć już też w nowym obiekcie. Kiedy będzie impreza w Szynwałdzie z racji otwarcia tamtejszego nowego obiektu budowanego jeszcze? Liczymy, że to będzie przełom listopada, grudnia, bo to jest naprawdę potężny obiekt, to jest hala, ale to jest też przewiązka, to są też sale lekcyjne, to są też gabinety. No, prace tam naprawdę na wielu płaszczyznach trwają ten rok, a no, zawsze tak do tej pory bywało, że udawało nam się kończyć przed czasem. Czy tutaj będzie tak, trudno powiedzieć, bo naprawdę to jest
potężny obiekt i mam nadzieję, że się uda, ale no mówię, zobaczymy. Na pewno, inaczej na pewno, na 95% ten rok. Wspomnieliśmy o trzech ważnych inwestycjach, które w tym roku będą i są realizowane w gminie Skrzeszów. To są trzy najważniejsze. Czy jeszcze coś możemy zaliczyć do tej listy? Przede wszystkim wodociągowanie, bo kanalizacja i wodociągowanie. My owszem, aglomerację mamy już skanalizowaną, zwodociągowaną, ale jeszcze są przysiółki, jeszcze są miejsca, gdzie ludzie mieszkają, a nie mają wody i tutaj bardzo mocno dociskamy wodociągi. To jest między innymi Łękawica, to jest między innymi Pogórska Wola, ale też i Szynwałd i takie kawałki odcinki w Skrzeszowie i Władnej, ale głównie będziemy się koncentrować na Łękawicy, tam są ogromne projekty warte miliony złotych i tak samo w Pogórskiej Woli, gdzie rozpoczniemy od wodociągowania. W Pogórskiej Woli też jeszcze mamy odcinek do skanalizowania. Jeden kończymy, za kolejny będziemy się chcieli brać i chcemy, no myślę, że wartość tych projektów, które chcemy rozpocząć, między innymi część pieniędzy z aglomeracji pozyskać w Tarnowskiej na wodociągowanie, to co najmniej 10 milionów. Co najmniej 10 milionów na te miejscowości, ale to jest ogromnie istotne. Raz, że przede wszystkim no, poprawia jakości życia mieszkańców, poprawia ekologii w ogóle. Natomiast to jest też proinwestycyjna działalność gminy, bo uzbrajając tereny, rośnie wartość działek. Momentalnie mieszkańcom też podnoszą się wartości działek. Jeżeli sprzedadzą, mają większe pieniądze i ilość pozwoleń na budowę rośnie, no to wszystko napędza. Poza tym XXI wiek, więc pasuje. Owszem, mieć w domu wodę i kanalizację. Dokładnie, owszem, może u nas jest to też tak, że my naprawdę już praktycznie o pojedynczych domach mówimy teraz. O pojedynczych domach, ale tam też żyją ludzie i trzeba o nich myśleć. I jeżeli nawet czasami wydaje się, że coś w pierwszym etapie nie do końca może ekonomicznie się kalkuluje, to tu jest ten czynnik jeszcze taki przyszłościowy. Można jak kontrakty typu futures, prawda? Kupowanie przyszłości, inwestowanie w przyszłość, bo tak jak powiedziałem, w jednym regionie w Szynwałdzie, gdzie mieliśmy niecałe 100 przyłączy, w momencie kiedy zrobiliśmy wodociąg, zmieniliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to domy pojawiły się jak grzyby po deszczu. Tam w tym momencie będziemy niedługo dochodzić do 150 czy 160 przyłączy, czyli mamy już wzrost o ponad 50%, a cały czas będzie rosło i zapotrzebowanie i zainteresowanie tym terenem jest ogromne. Więc to jest też właśnie inwestowanie w przyszłość i myślenie takie prorozwojowe, przyszłościowo. Dlatego nie odpuszczamy i tą gałąź, mimo że to się takie wydaje uklepane, woda, kanał, jejku. No nie, to wielkie miasta też muszą jeszcze nowe tereny dozbrajać poprzez swoje spółki. To jest ogromnie istotne i nie można też o tym zapomnieć. Owszem, infrastrukturę, tak jak wspomnieliśmy, rozbudowujemy, ale kubaturę rozbudowujemy, szkoły, przedszkola, żłobki, wszystko to mamy na uwadze, oświetlenie również, ale infrastruktura, woda, kanalizacja i drogi przede wszystkim, bo to nowe tereny uruchamia, a też poprawia jakość życia mieszkańców, którzy już tam są ulokowani. To umówmy się, miasto Tarnów dopiero tutaj do centrum, do Starówki MPEC ze swoim ciepłym systemowym dotarł 2 lata temu. Wprost niewyobrażalne, że ludzie musieli palić węglem na rynku w Tarnowie tak naprawdę. Ale to mniejsza z tym, to nie jest pan wójt prezydentem Tarnowa, żebyśmy o Tarnowie rozmawiali. Mam do pana pytanie, bo chyba go nie zadałem do tej pory w perspektywie tych naszych rozmów, na przestrzeni tych naszych rozmów. W perspektywie, jakie są inwestycje przyszłości w gminie Skrzeszów? Nie za rok, za dwa, ale w perspektywie 5-10 lat. Co powinno, bo wójt z racji tego, że już jest od niepamiętnych czasów na fotelu wójta, więc na pewno wie i ma doskonałe rozeznanie, co gminie potrzeba w takiej dłuższej, dalszej perspektywie. To jest kilka płaszczyzn. Pierwsza kluczowa to jest ta infrastruktura, o której powiedzieliśmy, którą zbudować trzeba i będziemy ją czynić, to jest bez dwóch zdań. Natomiast potrzebne są, jeżeli mówimy o infrastrukturze, rondo na Ładnej, dodatkowa droga, która by łączyła wyjście z Woli Rzędzińskiej z Tarnowem, całkowicie ślizgająca się po granicy naszej miejscowości przy Tarnowie. Wschodnią obwodnicę, jeżeli powstanie, rozwiązałbym. Nie, my musimy nową drogę wyznaczyć, całkowicie nową drogę. Tak samo jak rozmawiamy, już byliśmy z panem burmistrzem Rylic, Paweł Augustem i dalej zaawansowane te rozmowy coraz bardziej stają się
i może uda się w tym roku związywać koncepty, później projekt drogi, która by prowadziła właśnie z gminy Ryglice, tam konkretnie z miejscowości Zalasowe, u nich by to tam było dalej aż do województwa podkarpackiego, by to było połączone i dojście tutaj do ronda u nas, gdzie by odciążyło główną drogę i uruchomiło kolejne tereny. Mówimy o takich strategicznych przyszłościowych, bezwzględnie dalej zabezpieczenie wątoku i budowa polderów wraz z regulacją koryta. To jest koniecznie potrzebne, bo zbiornik fajnie, że jest i super, że jest. Natomiast rozbudowa następuje i my mimowolnie, wyłączając pewne tereny spod chłodniwości gruntu, bo jak budujemy domy, no to jakaś kostka pojawia się tak i tak dalej i one nie pracują, nie mają takiej chłonności wody, jak miały przedtem, więc ta woda coraz szybciej będzie spływała i też musimy to o tym pamiętać. Ale to mówię, infrastruktura to jest jedno, natomiast nie możemy zapominać o ludziach. Właśnie, to jest najważniejsze. Inwestycja w młodzież, dzieci, rozpoczynając, bo to jest nasza przyszłość, więc chcemy też budować przedszkola i żłobki i nie szczędzimy na to pieniędzy dzięki Radzie Gminy, która jest zawsze przychylna tym wydatkom, młodzieży i zorganizować dodatkowe zajęcia. Przy wsparciu stowarzyszeń, które jest potężne, my już teraz stowarzyszeniu dajemy ponad 1 000 000 zł od kształcenia poprzez sport, ale dodatkowe zajęcia, automatyka, robotyka. Ale nie rozdajecie. Nie, w Wilinie na zajęcia. To już, na mniejszą skalę. Tak, my mamy, udostępniamy nasze lokale, bo trudno, żeby stowarzyszenie gdzieś miało cokolwiek budować. No nie. I też o tym myślimy, żeby właśnie rozbudować infrastrukturę, żeby móc stowarzyszenia ulokować. Dom Kultury chcemy wybudować w Krzeszowie, gdzie by można było też stowarzyszenia ogarnąć. Infrastruktura sportowa w Krzeszowie będzie w tym roku. Łękawica czeka i tam musimy koniecznie boiska i przy szkole, i dla klubu sportowego zrobić. W Szynwaldzie tak samo infrastruktura sportowa musi powstać, bo już mamy boisko przejęte. Ale to, co mówiliśmy na zajęcia, tutaj trzeba jak najwięcej organizować zajęć dodatkowych do lekcji. Tak jak w przedszkolach mamy dwujęzyczne przedszkola, wszystkie muszą być dwujęzyczne, do szkół na języki i dodatkowe zajęcia, żeby młodzież i dzieciaki mogły móc wybierać, kształtować się, bo to jest, jeżeli my tutaj rok, dwa zaniedbamy, to tak nie może być, bo czasu nie cofniemy. Możemy tam rok czy dwa poczekać na chodnik. Tutaj wiadomo, że to jest też kwestia bezpieczeństwa i to jest też ogromnie istotne, ale jak go nie było, no to jakoś funkcjonowało. A tu dana jednostka, dany młody człowiek już czasu nie cofnie i pójdzie bez jakiejś możliwości dodatkowej wiedzy. Więc tutaj chcemy mocny nacisk kłaść. Nie zapominać o żadnej grupie wiekowej, organizować też dodatkowe zajęcia dla wszystkich i dla osób tych, powiedzmy tam 18+, też o nich pamiętamy. Początek roku zawsze spotykamy się z seniorami, rozmawiamy, wspólnie biesiadujemy, bo to, że my żyjemy teraz w takich czasach, gdzie naprawdę w porównaniu do 30-40 lat wstecz, to mamy ogromny dobrobyt. To jak się rozmawia z tymi ludźmi, gdzie oni czasami to zastanawiali się, jak w ogóle przeżyć, bo jeszcze pamiętam czasy wojny i po wojnie, no to oni budowali ten nasz dobrobyt, oni, ich rodzice i my z tego korzystamy, więc nie możemy o nich zapominać, musimy jak najwięcej im oferować i czy to właśnie pogodne klubiki, kluby seniora, ale i wyjazdy, zajęcia, organizować im wolny czas, opiekę medyczną, też tutaj mamy pomysły na to, żeby zwiększyć poziom, bo już ta rehabilitacja działa dobrze, natomiast w pozostałych miejscowościach i te ośrodki zdrowia rozbudowywać i inwestować tutaj właśnie w wsparcie zdrowia. I no, to są tylko takie zarysy od szerokiego pojętego bezpieczeństwa, typu powodziowe, typu straże pożarne, które muszą być dofinansowane i sprzęt. No też nie można oszczędzać na zakupie sprzętu dla straży, bo przecież ci ludzie nie kupują tego dla siebie, tylko kupują ten sprzęt po to, by ratować życie innych. Najważniejsze, żeby stał w garażu nieruszany. Nie może być. Tutaj sprzęt musi być. Tak samo jak budujemy obiekty czy coś, ja wszystkim mówię, po to budujemy, żeby z tego korzystać. Jak się coś zepsuje, trudno, naprawimy. Ale trzeba korzystać. Sprzęt, jakiekolwiek budynki, cokolwiek materialnego my robimy, budujemy, to nie tylko po to, żeby sobie zdjęcie ładne zrobić. Absolutnie. To ma służyć. A jak się psuje, to trudno, to się naprawi. Ale tym bardziej jeszcze w dzisiejszej rzeczywistości, kiedy jest tak potężny strumień z środków zewnętrznych i nie wykorzystać tego, no to prokurator powinien się wtedy wójtem zająć. No na przykład. Natomiast to jest odnośnie mieszkańców. I słuchać, tak samo wiedzieć, bo no, tutaj bym jeszcze mógł każdą płaszczyznę ruszyć, ile tych planów jest, bo no jest, to się tyle, chyba na chętnie, bo jest tyle do zrobienia, ale też jeszcze ważne, co jest motorem tego wszystkiego, pieniądze. I owszem, te dotacje, o których pan redaktor wspomniał, są. One są duże, bardzo duże
i chwała im za to, bo naprawdę stawiają gminy zupełnie na innym poziomie, ale też przedsiębiorcy i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i dokładanie wszelkich starań, aby inwestorzy gościli na naszym terenie, te tereny by były uruchamiane i by te tereny pracowały. No właśnie, znowu wracam do chyba trzecie nasze spotkanie w Kafetarnu i trzeci raz wracam do tego tematu. Co z tym inwestorem na Ładnej? Już coś można więcej powiedzieć, czy dalej cisza? Mamy już decyzję środowiskową, teraz będzie składał o pozwolenie na budowę do starostwa. Tam też pan starosta, pani dyrektor są bardzo przychylni i będzie, myślę, że to jest kwestia paru miesięcy, no paru kilku tygodni, może tam nie wiem, do dwóch miesięcy i będzie i to wszystko ruszy, bo jesteśmy w kontakcie. I co więcej, mamy rozmowy, toczymy z kilkoma inwestorami, którzy już na etapie projektowania są bardzo zaawansowanego i w tym roku te inwestycje powinny właśnie ruszyć. No było to spowolnienie z wojną, z innymi rzeczami, ale... To powiem wójt wreszcie... Nie mogę jeszcze, nie mogę, ale pracujemy i to bardzo dużo czasu zajmuje. Natomiast z każdej takiej inwestycji wystarczy się przejechać czwórką, ile tych terenów już jest uruchamianych. I to jest właśnie motor napędowy, gdzie i miejsca pracy będą, bo to będą setki miejsc pracy i tereny podatek do gminy, który będzie działał i pracował. Ogromnie istotna jest tak samo ekologia, bo my o tym też musimy pamiętać. Wymiana pieców, odnawialne źródła energii i tak dalej, to jest też ogromnie istotne i miejmy nadzieję, że te pieniądze z nowej perspektywy w tej materii będą też pracować, ale tutaj nawet nie możemy, to jest jeden panel, ale nie możemy też zapomnieć, budując bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, o tym, żeby gromadzić deszczówkę. I taki program, gdzie takie zbiorniki mogły być dofinansowane, również powinien wyjść i ze strony gminy, być może pozyskać trochę pieniędzy unijnych i przechwytywać tą wodę, bo to po pierwsze jest, nie możemy marnować wody, bo Polska ma położenie takie, że no de facto jest na równi z Egiptem, jeżeli chodzi o zasobność wody. Więc trzeba tą wodę szanować. To jest, to słońca nie ma, panie, w Egipcie. Tak. A w szczególności w okolicach Bałtyku. Tak, ale tutaj u nas nie jest źle i na ile jest, to można wykorzystywać, bo te panele fotowoltaiczne się sprawdzają i to też realizować. I mówię, no każda miejscowość i cała gmina ma jeszcze tyle rzeczy do zrobienia, że wójta muszą wybrać na kolejną kadencję. Nie, to nic nie muszą, to mieszkańcy decydują i to oni wiedzą. Natomiast no tu jest... My zainwestowaliśmy, jak my patrzymy, to są już setki milionów, które zostały zainwestowane na terenie gminy. Ale to, co jest jeszcze do zrobienia, to jest po prostu gigantycznie dużo. Można porównać, bo tak, żeby widzowie wiedzieli, bo wójt już jest którą kadencję? Trzecią kadencję. Ma wójt za sobą wiele lat. Czy ta kadencja jest najbardziej póki co obfita w zewnętrzne środki i pomoc, jaka płynie z zewnątrz do samorządu? Czy najwięcej się udało zrobić, patrząc pod kątem tego, co się już zaczęło i skończyło, albo też jeszcze raz zaczęło robić w tej kadencji? Czy to można powiedzieć, że ta kadencja to są złote czasy dla samorządów? Przez pryzmat budżetu gminy tak. Natomiast patrząc całościowo, bo też przez różne instytucje było realizowane inwestycje. Na przykład ten zbiornik, który onegdaj był wybudowany, to jego wartość wtedy była około 25 milionów złotych. No teraz to jest 50-60 jak nic. Tak, dokładnie. Można tyle, więc nominalnie wartość pieniędzy, które przechodziła przez budżet gminy, zdecydowanie tak. To co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, bowiem owszem, inflacja i inne środki, ale mimo gdyby tego nie uwzględniać, te czasy... No to zdecydowanie tak. Dawniej było też tak, że czasami 100 metrów chodnika robiliśmy za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Były takie czasy, pamiętam taki przetarg słynny, to był w Rękawicy, znaczy może nie słynny, dla nas taki, no to tam wybudowaliśmy za 60 parę tysięcy wspomniany odcinek chodnika. No to były czasy. A teraz chyba metr kosztuje 12. Różnie to bywa. Ale generalnie, no powiedzmy tak, kilometr to milion, tak średnio, bo to w zależności jak jest zadowolenie ze wszystkim, no ale to tak gdzieś mniej więcej wychodzi. Ale tak, no takiego poziomu dofinansowania, takiego, tak dużego budżetu inwestycyjnego to nie było. I to myślę, że zdecydowana większość samorządów tak to potwierdza. No bo wójta nie ma takiej w gminie Skrzypów z racji tego, że wcześniej były realizowane takie prace, że jest, nie wiem, tak jak u wójta Mroza, że on będzie remontował wszystkie szkoły w gminie, nie? To jest już taką, daje taką skalę, że w ciągu jednej kadencji, poza wszystkimi innymi inwestycjami, da się wyremontować wszystkie szkoły w gminie. No wiemy,
jakie to są koszta, drugie wiemy, jakie to są też, jak gminy przez lata, żeby wyremontować wszystkie szkoły, to dziesięciolecia trzeba było tak naprawdę, żeby to, te wszystkie placówki spiąć. Myśmy między innymi to, czego na początku dokonali wspólnie z innymi pracownikami i skarbnikiem, analizy wydatków. I trzeba było oszczędzać pieniądze i lampy LED-owe już wtedy ustawiane, bo to od mieszkańców wychodziło ograniczenie tego oświetlenia o drugiej w nocy, powiedzmy w terenach, gdzie jest potrzebne, ale tak samo termomodernizację, wymiana pieców. Myśmy to już lata temu zrobili i momentalnie oszczędziliśmy, bo to są wydatki bieżące. Marnowaliśmy energię, nie byliśmy ekonomiczni i ekologiczni, więc momentalnie to wszystko przeliczyliśmy i my już wtedy zrobiliśmy ten rachunek i wszystkie szkoły, nasze budynki publiczne zostały termomodernizowane. Kompleksowe termomodernizacje i dzięki między innymi temu, że wtedy już oszczędzaliśmy pieniądze, to mieliśmy więcej pieniędzy na wkład własny i napędzaliśmy tą maszynę, więc myśmy to momentalnie od razu zrobili. Teraz tam tylko jeden obiekt został, to jest hala w Skrzyszowie i tyle. Natomiast ona i tak ma napromienniki, bo szkoła cała budynek, gdzie generowała koszty, została wyremontowana. Więc myśmy tego typu działania, inwestycje, że tak powiem, uregulowanie wydatków bieżących momentalnie przeanalizowali i zrobili. I co potwierdza, że po pierwsze, jesteśmy najtańszym urzędem w regionie, jednym z najtańszych w ogóle w Polsce i w Małopolsce, bo ograniczyliśmy właśnie te wydatki bieżące. No i dwa, między innymi to nam też powoduje, że mieliśmy więcej pieniędzy na wkład własny i zostaliśmy na przykład liderem powiatu tarnowskiego, co to też zostało potwierdzone w liczbach właśnie, w statystykach, więc ta analiza jak najbardziej jest poprawna. Panie Wójcie, gratuluję sukcesu na koniec tego lidera tutaj Małopolski powiatu tarnowskiego. Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów był wójt gminy Skrzyszów, pan Marcin Kiwior. Wielkie dzięki, panie wójcie, i wiem, kiedy się spotkamy. Przed świętami wielkanocnymi, żeby mi, a przede wszystkim czytelnikom kuriera, widzom Kafe Tarnów mógł wójt złożyć życzenia. Już zapraszam. Z przyjemnością. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia.